Gościem kultowych rozmów jest DJ Wika, a właściwie Virginia Schmidt. Najstarsza w Polsce DJ-ka, z wykształcenia pedagog, ma 74 lata i prowadzi dyskoteki w całej Polsce. Jak sama twierdzi, nie ma czasu na starość, dlatego organizuje gimnastykę przy muzyce, dyskoteki międzypokoleniowe, a także w czasy dla seniorów. Jak pani wpadła na pomysł, żeby po przejściu na emeryturę zostać DJ-ką? Wybrałam to, co było dla mnie przyjemniejsze, a zostawiłam muzykę. I nie przypuszczałam, że na stare lata wróci do mnie ta tęsknota. Tęsknota za, powiedziałabym, za wyrażaniem siebie w muzyce, w rytmach. Mhm. Za wyrażaniem swoich, prawda, swojej tęsknoty, swojej wrażliwości, swojego cierpienia, swojej radości poprzez muzykę, ponieważ byłam kierownikiem filii. Filii czego? Filii Domu Kultury. Mogłam być takim animatorem kultury dla osób starszych, prawda? W związku z tym, prócz ciekawych rzeczy, które uważałam, że można zaproponować, prawda, dotyczące edukacji, dotyczące, prawda, pewnych obyczajowości, dotyczących, prawda, pewnych spotkań z religiami i tak dalej, i tak dalej. No, czyli taki uniwersytet trzeciego wieku pani, tak, robiła. Coś takiego właśnie, nie nazywałam to uniwersytetem trzeciego wieku, ale to był właśnie taki, powiedziałabym, podstawowe wiadomości, które człowiek powinien wiedzieć, a nie miał czasu w trakcie pracy zawodowej. Co do wiedzy zgadzam się i to jest takie oczywiste, tak. Ale jeśli idzie o zabawę, to ona nie zawsze kojarzy się z osobami starszymi. No bo dlatego, że bo to u nas tak się, wie pan, przyjęło. Ale w życiu człowieka to są takie trzy podstawowe elementy, które są bardzo ważne. Praca, nauka i zabawa, prawda? I one powinny przez całe życie być obecne. One powinny przez całe życie nam towarzyszyć. Mhm. No a pani zaprasza starszych, seniorów na zabawę i puszcza im pani różną muzykę. Podobno Lady Gaga też jest obecna na tych pani dyskotekach. A nie tylko Lady Gaga, jest i Madonna, i Shakira, i prawda, i Jackson, i w każdym razie Becker, i Stevens, i no w ogóle cały szereg różnych, i jak, prawda, tańczą? Skąd wiedzą, jak tańczyć do piosenki Lady Gaga? No, w ogóle wszystko. I jest i disco polo. Muzyka jest piękna. Jeżeli ktoś mówi, że jest brzydka, to tylko dlatego, że nie zna. Nie zna. Ja na przykład miałam również dystans do muzyki elektronicznej. Mhm. Uważałam, że elektroniczna muzyka to jest takie jakieś, prawda, pomieszanie tych różnych rytmów. Ale jak odkryłam piękno tej muzyki, to gram. Według mnie to jest w ogóle piękne, tak samo jak reggae. No jestem zachwycona reggae, prawda, house'em. House'em? Tak. A nie skarżą się seniorzy, że to za głośno, że ale uszy nie, bolą? Nie, to znaczy ja dla seniorów nie gram tego rodzaju muzyki, ale gram na zabawach pokoleniowych. Przyjdą młodsi, starsi, czyli od przedszkola do fotela do seniora. A pani przyjaciółki, sąsiadki też tak myślą? Nie mówią czasem Virginia, co ci do głowy przyszło? Co ty wyrabiasz? No, są różni w oczywiście. W twoim wieku to przecież powinnaś tu siedzieć w domu, będziemy się zapraszać na herbatkę. A co ty, wariujesz? Nie mam czasu na przyjaźnie. Nie mam czasu na przyjaźnie. Szkoda mi czasu na takie, na herbatki. Dlatego, że może stałam się taka leniwa, wolę sobie posłuchać muzyki. Poza tym, jeżeli gram, jestem wśród ludzi i jestem naładowana tą taką ekspresją, prawda, i tą emocją, a jednocześnie stresami, bo to jest stres, jeżeli się ma na sali 350 osób, 200 osób, 100 osób, nawet jeżeli ma się 50 osób, prawda, i każdy oczekuje, żeby wszyscy tańczyli. Kiedyś pani się zajmowała dziećmi niepełnosprawnymi. Czy jakieś doświadczenia z tamtego okresu przydają się teraz, kiedy organizuje pani pracę i zabawę seniorom? To, no, wie pan, przydały mi się doświadczenia przede wszystkim relacji z ludźmi. Człowiek, który pracuje w ogóle, czy z młodzieżą, czy z dorosłymi, musi mieć dużo empatii. Musi kochać ludzi. Ja kocham ludzi.
Ja kocham ludzi, kocham ludzi, kocham zwierzęta. Stawiam na równi, powiedziałabym. Kocham ludzi. Nieraz uważam, że czasami jak oglądam sceny takie drastyczne na Facebooku, prawda, jaki jest stosunek nas ludzi do zwierząt, to wydaje mi się, że człowiek to brzmi dumnie, tak sobie myślę, teraz piszę. A ile jest tych człowieków wśród ludzi, prawda? I to mnie nieraz zastanawia, skąd to się bierze? Niby to jesteśmy krajem wierzących ludzi, bo mówię, że 80%, prawda? A więc powinniśmy mieć to miłosierdzie, powinniśmy być wrażliwi. Tak jakby zwierzę było przedmiotem, prawda? Kupuje się małego pieska, pies podrośnie, to się go wyrzuca, bo się chce małego, żeby on był malutki, prawda? Zawsze malutki. Zawsze malutki, prawda? To tak już przechodzi na ludzi starych, pełne szpitale ludzi starych, prawda? Nie ma kto zabrać do domu, bo dlatego, że to już też jest niepotrzebne, prawda? Więc to jest... I to jest czasami takie przykre. W związku z tym staram się poprzez muzykę, poprzez zabawy, poprzez słowa piosenek, bo one są też różne, przekazywać w tekstach tą wrażliwość, czułość, delikatność. Po prostu chciałabym również, żeby te zabawy się przyczyniły do szerzenia takiej właśnie sympatii, miłości, nie pokochania, bo to trudno, ale jak gdyby polubienia siebie nawzajem. I stąd są te zabawy pokoleniowe. Pomysł wyszedł od młodych. Od młodych. No i gram wtedy z młodymi DJ-ami. Ludzie, seniorzy poznają co rusz inne miejsce. Miejsce, gdzie przybywa młodzież. Bo w różnych miejscach odbywają się te spotkania. W różnych miejscach się odbywają. A jednocześnie jest pokazanie miejsc, gdzie młodzież się bawi, prawda? Jakie to są kluby. Żeby trochę je oswoić też, żeby nie wyglądały jako coś strasznego. Żeby właśnie seniorzy, żeby to pokolenie zobaczyło, jak ta młodzież się bawi właśnie. A jednocześnie, bawiąc się wspólnie, poznajemy własne emocje. Poznajemy się nawzajem, poznajemy, prawda, podczas rozmowy, bo się nawiązują, prawda, takie kontakty. I okazuje się, że więcej nas łączy niż dzieli. Tak, dużo nas łączy. Nie jest to jeszcze, prawda, powiedziałabym, tak popularne, że wszyscy seniorzy przychodzą, bo jest grupa taka, która na pewno ma jakiś taki do tego stosunek, no może bardziej krytyczny, prawda, ale raczej ogólnie, tak powiedziałabym, większość jest bardzo z tego zadowolona i te zabawy są oblegane, jest bardzo dużo, prawda, osób starszych, dużo młodzieży i się świetnie bawią. Ma Pani też swój profil na Facebooku? Ja? To znaczy ktoś mnie założył, ale mam, to znaczy mam swoją stronę na Facebooku. W ogóle mam dość dużo tam, nawet się nie zorientowałam, że jak weszłam kiedyś, bo nie wiedziałam, nawet kliknęłam Dej od Wika Szmyt, to się otworzyło chyba 100 punktów. Myślę sobie, Boże, to aż tyle o mnie. A poza tym ja bardzo lubię zwiedzać. Nie zawsze teraz mogę pozwolić sobie na zwiedzanie, prawda? Bo to się łączy z wieloma sprawami. Emeryt sobie tak dużo nie może pozwolić. Ja jestem takim, że emerytem, że w zasadzie muszę się zmieścić w tym, co mogę. I starać się być zadowolona z tego, co mam. I nawet jeszcze bardziej się cieszyć z tego, co mam, bo inni już nawet tego nie mają. Więc to jest tak. Ale wtedy zwiedzam sobie cuda świata, prawda? Jeżdżę sobie po Chinach, po Japoniach, prawda? Ściągam coś, co ciekawego można wrzucić na ogólny Facebook, prawda? Jakieś tam obyczajowe sprawy dotyczące różnych świąt, które są u nas, no teraz tą, prawda, ideologią gender, więc taka obawa straszna, prawda, więc pokazuje. Diabeł, gender to jest diabeł, tak, więc pokazuje, że przecież gdzie indziej są już od dawna, prawda, wychowani, są normalnie w zgodzie z naturą, w zgodzie z przyrodą i nikt nie jest dziki, nikt, prawda, nie rodzi dzieci mając lat 8, prawda, tylko po prostu normalnie, także to są, nie ma się czego bać i nie ma się czego, prawda, nie ma co panikować, bo to jest panika.
No, taka powiedzia nabijana, jak to bicie piany, a niektórzy to kupują. No właśnie, patrzę na panią. Jak pani opowiada o miłości, o dobru, o zabawie i staram sobie wyobrazić panią w roli dyrektorki zakładu poprawczego dla chłopców sprawiających kłopoty. Jak to było możliwe, że pani się podjęła tego zadania? Pracowałam jako wychowawca w zakładzie wychowawczym, obostrzonym rygorze. A potem, będąc już wychowawcą parę lat, zostałam kierownikiem, a potem na końcu zostałam dyrektorem zakładu męskiego. Czyli widocznie, być może w mojej, prawda, to było całkiem normalne dla mnie. Pani wychowankowie byli w jakim wieku? Od 14 do 21 roku życia. To byli silni chłopcy. A no pewno. Z trudnymi charakterami. Bardzo trudnymi. Miała pani pomysł na to, co zrobić, żeby ich okiełznać, żeby dać im szansę na lepsze życie niż to, które im się źle zaczęło? Takie spojrzenie troszeczkę matczyne, wprowadzenie jakiegoś odrobiny uczucia i wprowadzenie, prawda, taki próbowanie wprowadzenia zdrowej miłości. Dlatego, że takiej zdrowej miłości, żeby patrzyli na mnie nie jak na dziewczynę, prawda, bo ja byłam jeszcze młodą dziewczyną, ale żeby patrzyli na mnie jak na mamę, jak na, prawda, na opiekunkę, jak na kogoś, kto wskazuje im drogę, jak na przyjaciela. I to działało? No, ale do tego trzeba się było przygotować. Bo dlatego, że to nie jest tak proste. Miała pani swój sposób, słyszałem, taki, że prosiła pani swoich wychowanków o to, żeby zajmowali się psami, kotami. A ja miałam wiadoma rzecz, że jeżeli kocham zwierzęta, jeżeli dla mnie to jest też w ogóle, uważam, że w wychowaniu bardzo pomagają zwierzęta. Wszędzie zwierzęta pomagają. Ta bliskość regeneruje, ta bliskość daje pewne takie właśnie, powiedziałabym, fluidy, takie bodźce, prawda? Daje poczucie bezpieczeństwa. Daje poczucie bezpieczeństwa i daje miłość, daje tą czułość. A pani miała poczucie bezpieczeństwa w swoim dzieciństwie? W swojej młodości? To znaczy, czy miałam poczucie bezpieczeństwa? Miałam poczucie, tylko że moja młodość przypadała na okres taki, powiedziałabym, bardzo niespokojny. Na okres, prawda, wojny, okres okupacji. Ja pochodzę z terenów wschodnich, jestem z Wilna. Nie miałam takiego poczucia w dzieciństwie bezpieczeństwa, dlatego że musieliśmy się zawsze chować i uciekać. Uciekać przed transportem, bo byliśmy skazani na Syberię. A więc trzeba było się chować, prawda, gdzieś po znajomych. Gdzieś tam zawsze mnie przechowywano. Także być może, że to tak trochę zaważyło, ale wiedząc o tym, że czasami doświadczenia, prawda, jakiś mają wpływ na życie, no starałam się nie brać tego pod uwagę. Raczej starałam się z tego wyzwolić. A było coś takiego jak poczucie bezpieczeństwa, które dawali najbliżsi, no powiedzmy ojciec, mama? A nie, no to już miałam relacje cudowne z mamą. Ja byłam jedynaczką. Także dla mnie odejście mamy było chyba największym dramatem. Ojciec zawsze był trochę tak na drugiej pozycji, ponieważ zawsze, prawda, miał taką dość naturę podróżniczą. Myśmy zawsze za nim żeśmy z mamą jeździli. Znaczy zmieniał bardzo często miejsce pobytu i zamieszkania. Zmieniał miejsce zamieszkania, pracę miał stałą, tylko miejsce inne, prawda. To była taka sytuacja, że nie było tej stałości. Ja na przykład pamiętam, że zawsze chciałam mieć stały dom, żeby on już był stały, prawda, to na 3 miesiące znowu. Miałam pianino, które się rozwaliło w czasie przejażdżki, więc to tak troszeczkę zawsze, że już tutaj pół roku, tu pół roku i znowu pół roku, zawsze na tych tobołkach, no to było nie do zniesienia. No i dla mnie to było takie właśnie dążenie do takiej stabilizacji, do takiego, żeby ten dom był.
I to i dlatego też kocham dom. Nie lubię wychodzić z domu. Ale kiedy już pani dorosła i mogła poszukać swojego mężczyzny, który byłby dawał pani takie poczucie bezpieczeństwa, udało się to pani? To znaczy w pierwszym związku mi się nie udało. Trudno, żeby się udało, skoro ja miałam prawie 19 lat, więc miałam zupełnie z moją osobowością i z moim, prawda, jakimś temperamentem, podejściem do życia, to uważam, że ja dojrzewałam bardzo długo. Ja, jeżeli mogę powiedzieć, to dojrzałam dopiero około 30, czyli wtedy mogłam wyjść za mąż. A dlatego też moje pierwsze małżeństwo, z którego zachowałam największy prezent, bo mam wspaniałych dwóch synów, nie mogło trwać długo. Ale rozstaliśmy się w zgodzie, dochodząc do wniosku, że nie da rady iść dalej do przodu. nie jesteśmy. Jesteśmy bardzo różni. Ja dojrzewałam, dorastałam, a to już był dojrzały. Ale jak do a ja był dorastałam? Starszy. Tak. Niedużo, ale tam 10 lat chyba. Ale w każdym bądź razie moje dojrzewanie, to okazało się, że ja bym zupełnie czegoś innego oczekiwała, prawda? Więc to jest tak, że to było zupełnie nieporozumienie. A drugi wybór? A drugi wybór to był wybór świadomy. To już byłam osobą, miałam już 40 lat. Byłam zakochana po uszy. No i tak to wyszło. Ale mąż zmarł. Także to już jestem sama. Ale dlatego też uważam, że przeżyłam w życiu bardzo piękne chwile. Przeżyłam dużo uniesień, powiedziałabym, takich miłosnych, prawda? Zauroczeń. Przeżyłam również młodzieńcze zauroczenia, takie, które były związane z moim pierwszym małżeństwem. Także małżeństwo moje wspominam bardzo, bardzo sympatycznie, mimo tego, że człowiek się rozstał, ale pozostałam w tym, że dało mi jakąś szkołę. Dało mi jakąś szkołę, że mogłam potem w tym drugim moim życiu oczekiwać czegoś zupełnie innego od mężczyzny. A byłam tego zdania, że mogę się 5 razy żenić, 5 razy rozwodzić, aż wreszcie znajdę to, czego szukam. A że teraz uważam, że już niczego nie znajdę, w związku z tym nie szukam. Ale na tych zabawach, które pani prowadzi, dochodzi do tego, że poznają się pary, że wybuchają miłości. Wiek nie jest żadną przeszkodą. To jest tak, miłość nie liczy lat. Kiedyś napisałam taki wiersz, że martwi mi jeden problem, nie mogę zmrużyć oka. Czy jeszcze w moim wieku mogę się zakochać? Tak półprzytomnie spojrzeć na życie, nie przewidywać końca. Ze srebrnych włosów mego mężczyzny zdmuchiwać promyki słońca. W jego dłoniach zmieścić się cała i zamknąć się w jego ramionach. Serce przy sercu, przeszyte strzałą, złączone kaprysem amora. A czemuż by nie? Wszak miłość nie ma wieku. To tylko strach powoduje, że nie chcesz kochać człowieku. Prawda? Tak to mniej więcej wygląda. Związki bardzo dobre są, jeżeli jest dwoje osób niezależnych, prawda? Wolnych, mieszkających w miarę, prawda, samodzielnie. No, bo to tutaj wchodzą w grę różne sprawy, prawda? No, nieraz zaczynają się zabawy, czy takie spotkania. Jaką pani ma emeryturę? A czy pani mieszka sama? Nie? Z wnuczkiem. O, to już nie. A jeżeli to się spotyka dwoje ludzi, którzy są wolni, prawda, niezależni, dlaczego żeby nie? Samotność jest bardzo przykra. Samotność nie każdy może znosić. Samotność powoduje depresję. Samotność powoduje nieszczęścia. To człowiek nie ma co z sobą zrobić. Zapomina, prawda, o tym, że trzeba się, jak odnośnie mężczyzn, prawda, nie wychodzą z domu, nie golą się, nie myją się, prawda, narzekają. Popadają w choroby, umierają. A człowiek, jeżeli, prawda, jeżeli już jest samotny, to idzie na zabawę, właśnie na zabawę. I czas płynie inaczej. Czyli muzyka. Muzyka, zabawa. Zabawa nie jest grzechem. Zabawa daje człowiekowi zdrowie. Daje człowiekowi towarzystwo drugiego człowieka.
A jednocześnie oswaja z tym, że ten drugi ma też problem, taki sam, prawda? Albo ma złe kontakty z rodziną, albo wnuczka w ogóle, czy wnuczek zapomniał, że babcia istnieje. Tak samo. I jest raźniej, prawda? Ci ludzie są na tej płaszczyźnie równi. Pani Virginia, zbliża się Pani najlepszy czas w roku. Karnawał. Tak, gram. Karnawał gram też cały czas. Czyli ja w ogóle jestem, powiedziałabym, że mój okres teraz jesienny jest cały czas karnawałowy. To znaczy, moje życie jest karnawałowe. Nie zakładałam w ogóle, że będę w jakiś sposób popularna w miarę. Jestem takim przykładem, że seniorzy, prawda, mimo że mają ukończonych lat 60, 70, tak jak ja mam 75, to jednak jeszcze jest kawał życia. Jeszcze jest potencjał, powiedziałbym, taki, że człowiek ma tą ciekawość życia i chce żyć. I musi być coś dla seniorów, taka propozycja, żeby ich pokazać, uaktywnić, prawda? Bo to jest bardzo duża grupa społeczna. Jeżeli ta część będzie taka smutna, prawda, zdesperowana, zapomniana, pod dywan schowana, to jaka będzie nasza młodzież? Życzę Pani, żeby karnawał w Pani życiu nigdy się nie kończył.